Dzień dobry Państwu. Jest mi jak zwykle bardzo miło powitać Państwa na kolejnym koncercie stypendystów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. I jak zwykle zaczynamy od podziękowań. Pierwsze podziękowanie w stronę Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie za udostępnienie tego pięknego miejsca. Wielkie brawa. Następnie podziękowania dla naszych darczyńców, dla Fundacji PZU, Stowarzyszenia Autorów ZAIX oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz dla pani małżonki prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pani Agaty Kornhauser-Dudy za udzielenie honorowego patronatu. Witamy również wszystkich widzów naszej transmisji internetowej. Jest nam bardzo miło, że są Państwo z nami online. I muszę Państwu powiedzieć, że mają Państwo dzisiaj okazję wysłuchać, moim zdaniem, najbardziej różnorodnego koncertu od początku naszego sezonu. I ta różnorodność, ci z Państwa, którzy mają w rękach, trzymają w rękach program, pewnie zorientowali się, że królują tutaj nazwiska kompozytorów bardzo mało znanych. Bohusław Martinu, Giacomo Miluccio, Deborah Hanson-Conant. To są nazwiska, o których nie słyszy się zbyt często w świecie muzyki klasycznej, a skoro ich muzyka również potrafi tak pięknie cieszyć publiczność, należy ją propagować. I ta różnorodność właściwie tych twórców dotyczy, ale nie tylko, ponieważ mamy dzisiaj również bardzo ciekawe instrumentarium. Fortepian, klarnet, harfa, skrzypce, flet i również zespoły kameralne. Skrzypce, klarnet, fortepian oraz dwa flety z fortepianem. Dlatego ogromna różnorodność dzisiaj zostanie Państwu zaprezentowana. Rozpoczniemy od klasycznego materiału fortepianowego. Johann Sebastian Bach. Myślę, że nie muszę Państwu przybliżać tej postaci, bo jest to postać bardzo dobrze znana. Suita francuska C-moll, trzecia część Sarabanda i część czwarta Aria. Myślę, że chcieliby Państwo się dowiedzieć, dlaczego suita francuska. Otóż ten przydomek został nadany już po śmierci Bacha, po raz pierwszy w latach 60. XVIII wieku. Bach napisał cykl sześciu suit, wszystkie zostały nazwane właśnie francuskimi. I są przypuszczenia, że przydomek, ten nazwa, ta francuskość wiąże się z kurantami, które występują w każdej z suit francuskich Bacha. Co prawda niektóre z nich są napisane bardziej włoskim stylem, ale zawsze Bach umieszczał z francuskiego courant na początku tych części. Jest to taniec pochodzenia właśnie francuskiego. W wielu manuskryptach, które się zachowały, jest również nazwa Suite pour le clavecin. Jest to nazwa francuska, stąd też przypuszczenia takie, że właśnie suity francuskie, stąd się ta nazwa wzięła. Następnie ballada F-dur, opus 38 Fryderyka Chopina. Bardzo piękny utwór, zarówno spokój na początku i na końcu, jak i dramatyzm w środkowej części. Artur Rubinstein, znany pianista, powiedział o tej balladzie, iż jest to kwiat, sztorm, kwiat. Usłyszą Państwo, o co mu chodziło. Ballada była dedykowana Robertowi Schumannowi, to też bardzo warto zaznaczyć. I ostatni utwór pianistyczny, Tokata, opus 33 Romana Statkowskiego. Polski kompozytor, kształcił się u Żeleńskiego, a następnie u Rimskiego-Korsakowa, również bardzo ciekawa postać, żyjąca na przełomie XIX i XX wieku. Nie tylko pianista, ale i pedagog, związany z Instytutem Muzycznym w Warszawie, tam się kształcił, ale i również skończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, taka ciekawostka. A więc nie przedłużając, wszystkie te trzy utwory zaprezentuje dla Państwa Maria Wezner, 16-letnia pianistka z Bydgoszczy, uczennica klasy fortepianu doktor habilitowanej Agaty Nowakowskiej-Gumieli. Stypendystką Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci jest Maria od 2021 roku.
Przed nami występ klarnetowy. Usłyszymy również trzy utwory, jednak w tym przypadku chronologicznie bardziej do siebie zbliżone niż w przypadku dzieł fortepianowych. Na początku utwór Bohusława Martinu, kompozytora czeskiego, piszącego w nurcie neoklasycystycznym, czyli nawiązując do dawnych klasycznych form, ale w sposób bardziej współczesny. Sonatina na klarnet i fortepian, część pierwsza moderato, została skomponowana w roku 1956, czyli już właściwie u schyłku życia kompozytora. Następnie rapsodia na klarnet solo Giacomo Miluccio, kompozytora tym razem włoskiego i również nierozpoznawalnego aż tak bardzo nawet w kręgach muzyków klasycznych. Utwór niezwykle wirtuozowski, wymagający przede wszystkim dużej ilości czasu od wykonawcy, ale i niezwykłej precyzji technicznej. Jako ostatni utwór będzie zagrane solo de concours. Może to być takie mylące to solo, ponieważ jest to utwór na klarnet i fortepian. André Messager to kompozytor, który ten utwór stworzył. Był uczniem Gabriela Fauré i Camilla Saint-Saënsa, bardzo znanych postaci. I obok tego pierwszego, Gabriela Fauré, został również pochowany w jego sąsiedztwie. Także można wywnioskować, że był to również bardzo szanowany kompozytor. A poza przydomkiem kompozytor możemy nadać mu również inne, ponieważ był dyrygentem i organistą. Wszystkie te trzy utwory wykona dla nas Tomasz Grzebień, 17-letni klarnecista z Katowic, z klasy klarnetu pana profesora Romana Widaszka. Stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci jest od zeszłego roku, a przy fortepianie towarzyszyć mu będzie pani Dagmara Niedziela.
związku z tym, iż czekają nas teraz nieco krótsze prezentacje, pozwolę sobie zapowiedzieć Państwu kilka jednocześnie. Jako pierwsza wystąpi harfistka Julia Subramanian z utworem New Blues autorstwa amerykańskiej kompozytorki Deborah Hanson Conant. Jest to niezwykle ciekawa postać. Jak przygotowywałem się do dzisiejszego wystąpienia, w oko wpadły mi zdjęcia tejże harfistki. Okazało się, że ma kolorowe włosy i jest naprawdę niezwykle ekscentryczną postacią. Jej występy są również bardzo awangardowe. Została nawet nominowana do nagrody Grammy. Gra także na harfach elektrycznych, co również jest bardzo awangardowe i rzadko spotykane. Jej twórczość to właściwie jeden wielki miks różnych, różnorakich, rozmaitych gatunków muzycznych. Flamenco, muzyka celtycka, blues, muzyka klasyczna, muzyka współczesna. Dzisiaj zdaje się takie jazzowo-bluesowe inspiracje usłyszymy. Po Julii, harfistce, która uczy się w Warszawie w klasie pani Agaty Fandri, usłyszymy Natalię Szymczyk, 14-letnią skrzypaczkę z Katowic, uczącą się w klasie skrzypiec pana profesora Łukasza Błaszczyka. I tutaj muszę Państwa uprzedzić, iż w programie znajduje się mały błąd. Natalia wykona dla nas trzecią i czwartą część trzeciej sonaty na skrzypce solo. Kompozytor się zgadza, Johann Sebastian Bach. I na koniec tego trzyutworowego bloku do Natalii dołączą Tomasz Grzebień, którego przed chwilą usłyszeliśmy, oraz Rafał Dudek. I wspólnie w trio wykonają utwór Dariusa Mio, suite na skrzypce, klarnet i fortepian, opus 157b. Części pierwsza uwertura, druga divertissement, trzecia jeu, czyli gra, tłumacząc na polski, i czwarta introduction et finale. Tutaj mam dla Państwa taki cytat Dariusa Mio, który skierował niegdyś do uczestnika warsztatów. Nie bój się komponować muzyki, którą ludzie będą umieli zapamiętać i pogwizdywać. Nigdy nie czuj się zażenowany z powodu melodii. Myślę, że to jest bardzo dobry cytat, żeby scharakteryzować muzykę Dariusa Mio i jego twórczość. Był on neoklasykiem, członkiem grupy sześciu, gdzie zbierali się właśnie kompozytorzy francuscy, między innymi Francis Poulenc, też bardzo, bardzo dobrze znany. Niezwykle imponująca twórczość, 443 opusy, proszę Państwa, także naprawdę mnóstwo, całe mnóstwo utworów i moim zdaniem bardzo szkoda, bo trochę zapomniany kompozytor w dzisiejszych czasach. I tenże utwór usłyszymy w składzie, który już Państwu wymieniłem, ale występuje ten skład pod nazwą Trio Unmute. I powstał ten zespół z inicjatywy pana profesora Romana Widaszka i pani Dagmary Niedzieli. A zatem w kolejności przeze mnie wymienionej te trzy utwory zapraszamy serdecznie.
Thank you.
Przed nami już ostatnia część dzisiejszego koncertu, część fletowa. Na początek Małgorzata Bobińska, absolwentka już Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, studiuje na pierwszym roku na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie pani doktor habilitowanej Agaty Igras. Wykona dla nas sonatę Appassionate op. 140. Kompozytor, który skomponował ten utwór, nazywa się Siegfried Karl Eliot. Przede wszystkim znany ze swoich dzieł organowych i na fisharmonię, jednakże zasłużony również w sferze flecistów, ponieważ napisał dla nas flecistów 30 kaprysów op. 107 z legendarną szakoną na samym końcu i właśnie tę sonatę Appassionate, utwór solowy, niezwykle wirtuozowski. A następnie do Małgorzaty Bobińskiej dołączy Kacper Kukliński, pianista z Gdańska oraz moja skromna osoba, również tym razem w roli nie konferansjera, a wykonawcy. I zagramy dla Państwa drugą część dzieła Au-delà du temps, to jest w tłumaczeniu Poza czasem po polsku, kompozytorki japońskiej. Utwór powstał na początku XXI wieku i część druga nosi nazwę La lumière dansant, czyli tańczące światło. Zapraszamy serdecznie.
Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za przybycie. Zapraszamy na kolejne koncerty 12 lutego w Pałacu Szustra Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, 19 lutego w Zamku Królewskim w Warszawie oraz 26 lutego tutaj w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Wszystkie koncerty o godzinie 12. Życzymy Państwu miłej niedzieli i do zobaczenia.